to show. Były Endersy, były Starmonsy, było przebranie, był show i był świetny finish. I piękny ja nie. Ale zdecydowanie zwycięzcy tego wieczoru. Wpisuje się to w nasze założenia organizacji imprez. Po pierwsze zaciekawić, zintegrować studentów, zaprosić ich po prostu do świata Red Bulla. Mieliśmy jeden prototyp, który wiele przeżył i się bardzo zniszczył, natomiast wniósł nam wiele, wiele ważnych elementów, które wykorzystaliśmy już w ostatecznej wersji naszego modelu. Praktyka zaczęła się tak naprawdę tydzień wcześniej, kiedy dowiedzieliśmy się, że przeszliśmy dalej. Zaczęliśmy konstruować ten nasz pomysł. Zrobiliśmy około 10 prób. No akurat my jesteśmy z inżynierii lotniczej, dlatego w 100% wykorzystaliśmy to, czego się uczymy. No i inicjatywa jest bardzo pozytywna, oby takich więcej. Jak ocenialiście swoje szanse przed konkursem? Trudne pytanie, ja myślałam, że to w ogóle nie poleci, a jak poleci, to... Jeżeli daleko i szczerze, to w zasadzie nie testowaliśmy tego. Konkurencja była wysoka. Nie jestem skromną osobą, więc powiem, że nas był najlepszy, najładniejszy i nie dziwię się, że wygraliśmy. A w takim razie gratulacje i więcej takich lotów. Dziękujemy. Dzięki.